Smog i czystość powietrza stają się tematem politycznym. Swoją propozycję dotyczącą rozwiązań systemowych w tym temacie przedstawili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Rafał Dudkiewicz, często jak my składamy konkretne rozwiązania, konkretne propozycje, takie jak na przykład bezpłatna komunikacja dla kierowców samochodów w momencie takim, gdy są przekroczone normy powietrza. Zawsze słyszeliśmy odpowiedź, no świetny pomysł, tylko niech rząd się tym zajmie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma swoje propozycje dotyczące ochrony środowiska. Rząd podejmuje już działania, których od lat nie było, a które były oczekiwane. Między innymi na przykład wprowadzenie rozporządzenia, które zakazuje produkcji tak zwanych kopciuchów, czyli pozaklasowych kotłów. To już jest od października, działa, funkcjonuje, nie można już produkować. Jak uważają przedstawiciele PiS-u, bez współpracy rządu i samorządu nie da się rozwiązać problemu smogu. Jednym ze sposobów na pozbycie się tego problemu jest podłączenie miejskich kamienic do tak zwanego ciepła sieciowego. Zapytaliśmy prezydenta, panie prezydencie, w takim razie ile zostało przyłączonych tych kamienic w 2017 roku, w których Wrocław jest 100% właścicielem. No, to jest kilka. Piotr Błachut, Echo 24.